Witam zarówno te młodsze dzieci, starsze, mniejsze i większe oraz wszystkie te dzieci, które są głęboko w nas, w sercach dorosłych, te, które dzisiaj będą oglądały nasz spektakl oczami właśnie tych dzieci. Witam również jednocześnie panią konsul generalną Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej, panią Beatę Brzywczy. Witam serdecznie wszystkie. Witam serdecznie wszystkie organizacje polonijne, które dzisiaj przyjęły nasze zaproszenie na ten wieczór. Serdecznie witam przedstawicieli Towarzystwa Władysława Reymonta, bo wiem, że tutaj się pojawili. Serdecznie witam przedstawicieli Centrum Kultury i Języka Polskiego przy Szkole 10, bo wiem, że przyjęli nasze zaproszenie. Witam serdecznie dwie organizacje ze Zdołbunowa, Centrum Czackiego i Ziemi Zdołbunowskiej. Witam serdecznie wszystkie organizacje pozarządowe, które przyjęły nasze zaproszenie, nasze zaprzyjaźnione organizacje, między innymi Komitet Wyborców Ukrainy i chyba wydaje mi się Wołyńskie Resursne Centrum. Witam wszystkich gości, rodziny i przyjaciół, aktorów, którzy dzisiaj tutaj się zgromadzili. Powiem Państwu, dlaczego ja złamałam ten protokół dyplomatyczny. Dlatego, że nasz projekt jest przewidziany właśnie dla dzieci i to one mają dzisiaj głównie skorzystać z tego projektu. Kiedy przygotowywałam ten projekt wraz z naszymi aktorami, natknęłam się na takie pojęcie, takie modne pojęcie, ekologia celu. To teraz się tak używa w najnowszej psychologii. To jest, chodzi o to, jak inni skorzystają z realizacji naszego celu. I mam wrażenie, że właśnie z realizacji naszego celu dzisiaj skorzysta wiele osób. Po pierwsze dzieci i te dzieci psychologiczne w nas, które dzisiaj będą mogły tą wystawę zobaczyć, ten spektakl. Dzieci, na które zebraliśmy pieniądze, a zebraliśmy, no w planach było około 5000 hrywien. Te pieniądze zostaną przekazane na Fundację Skarbnica Nadziei i skorzystają te dzieci, które będą objęte wsparciem tej organizacji i to one będą też beneficjentami tego projektu. I mam nadzieję i tak i widzę, że z tego projektu skorzysta też nasza polska wspólnota, i my wszyscy, którzy będziemy mogli za chwilę w języku polskim oglądać tą sztukę. Powiem Państwu, dlaczego mam wrażenie, że ten projekt się już udał, bez względu na to, co za chwilę się na tej scenie wydarzy. Dlatego, że po pierwsze w realizacji tego projektu nie odmówił mi żaden aktor tutaj występujący. A proszę mi wierzyć, że są to ludzie bardzo zajęci, z wieloma obowiązkami, ale znaleźli czas, żeby dzisiaj z nami ten projekt robić. Być może znacie ich z życia publicznego, być może od lekarza, z banku, są to bowiem osoby znane publicznie. Nie odmówił mi żaden sponsor, ponieważ osoby, które poprosiłam o wsparcie finansowe, też nie odmówiły mi pomocy. Jest to m.in. Fundacja Wolność i Demokracja, czy prywatna firma Head of Net. Nie odmówiły nam pomocy żadne instytucje, które wsparły nas rzeczowo. Między innymi Uniwersytet Przyrodoznawstwa i Gospodarki Wodnej, jak i teatr, w którym teraz siedzimy, który udostępnił nam tą scenę i kostiumy, a wodnik udostępnił nam scenę również i swoje pomieszczenia, żebyśmy mogli przeprowadzać tam próby. I jeszcze jedna sprawa, dla której ten projekt się udał. Ktoś kiedyś powiedział, że nie należy nigdy zapominać o pasji. Bez pasji nie ma sztuki. I sztuki nie ma też bez ryzyka. Wydaje mi się, że to dzisiaj pasja nas tutaj wszystkich przyprowadziła. Pasja i zamiłowanie do kultury i języka polskiego. A z góry też dziękuję za ryzyko, które podjęli nasi aktorzy, którzy znaleźli czas i zaryzykowali, żeby dla polskiej sztuki dzisiaj występować. Także zapraszam Państwa serdecznie na to przedstawienie bajki muzycznej Król Ból, ale zanim jeszcze aktorzy się przygotują,
ponieważ jest okres świąteczny, zapraszam na chwilkę komet. A czy dozwolite zapowiadować, jak Соловейко за się pytać? Чи господарю, чи господині, чи малій дитині? Ми сьогодні згуртувались і даємо про себе знати, що прийшли полядувати. Добрий вечір, пане господару, подивися до свого товару. Там телечки потелилися, вершечки народились. Тебе жінка чорноброва, як чашечка йоме. Pod sąd i błazen go nie śmieszy. Bo kiedy króla boli ząb, ze strachu wszyscy bledną. Na palcach chodzi cały dwór i króla kot z królewną. Na konie wsiada już ze stóp rycerzy śmiałych dwór. Bo kiedy króla boli ząb, nie powie wojnę komuś.
Więc patrzę w oknach, już to tam żegnają synych rycerzy, co jadą o królewski ząb ze śmiercią kiedyś zmierzyć. Bo kiedy króla boli ząb, to nic go już nie cieszy. Poddanych wyśle dziś pod sąd i błazen go nie śmieszy. Śniadanie! Wasza bolesna! Jajeczko, średniomianko półtwarde i ryki, i grzybki, i groszek, proszę! A tu bułeczki, dwie łyżeczki, nóż, no i wszystko już! Nie, nie będę jadł! Królu bólu! Za co mnie? To spotyka mnie, twojego kucharza, zabije się. Takie rybki, takie grzybki. Takie frytki. Oje biedny, oje nieszczęśliwy. On jest nieszczęśliwy. A tak się starałem, коли ти до склепу ставим. Потім готувавим, шикувавим, зажандзавим на королівське снідання, а ти не хочеш їсти, найясніший пані. Отуж ні. Co słyszę, mój królu, co widzę, mój bólu, ach nie ma sprawiedliwości. Jak można kucharza swojego obrażać za tyle starania, za tyle dbałości. Jak można, najjaśniejszy panie. Jeśli tak, znajdę sobie króla innego, mniej wybrednego. Nie. Rozkazuję zabrać to wszystko. Przecież mnie tak... Zawołajcie ochmistrzyni. Ona się na wszystkim zna. Ochmistrzyni! Ochmistrzyni! Ona się na wszystkim zna. Ochmistrzyni! Od wszystkiego klucza. Ochmistrzyni! I królowi radę dwa. Ochmistrzyni! Ochmistrzyni! To ja. Ona się na wszystkim zna. O, mistrzyni! Od wszystkiego klucze ma. O, mistrzyni! I królowi radę da. O, mistrzyni! Od mistrzyni to ja. No, i co słychać, kochasiu? Czego znowu? Kto balaganie niech sprząta. No, ja tam nie będę ci po wszystkie zamiatać. No. Jestem taka słaba i schorowana, tak. Że nie będę chodziła i zamiatała po wszystkim. No może jesteś zmęczona? Pewnie, no to sądź na to, nie odpowiedz mi. Pewnie, że jestem zmęczona? Pewnie?
No, no bo widzisz, kochajcie mnie tu życi, no, już odpoczyłam. Na dzisiaj koniec z robotą. Kto balaganie, niech sprząta, ja już idę. A co tu za balagan? Insygnia królewska na podlodze. No, jeju, jak to wygląda? Koniec. Dość tego. Od dziś wszyscy będą chodzić w kapciach. Kapciach? Bębek boli, no. Aha, zaraz, zaraz. Ja tu mam jakiś kapcik. Jakiś kapcik. Ten będą sam raz dla króla. O, te dla króla. Dla króla. A te dla dam dworu. Dla nas? Dla dam. Co? Może się komuś nie podoba? Podoba się. Od dziś wszyscy będą chodzić w kapciach. Razem. Od dziś wszyscy będą chodzić w kapciach. Albo nie? No, ja już. Śliczny! Co za król! Oczywiście, że tak. Śliczny! I praktyczne! Modne i tanie! Słuchajcie, ona już sobie poszła? No to oczywiście, że nie będę nosił żadnych tam kapci! Żeby widziała! Że zakurzę tron i że Bemo będzie tu leżało i że zakurzę tych, żeby widziała tych ochmistrzyni, że zakurzę. Wbrew z kapciami! Oj, to już nie tak, wzór moje. Królowo! Żona moja! Gdzie jeszcze? Ile ja mam na głowie, a ile ja mam spraw. Sama nie wiem, co robię, bo tyle na głowie mam. Czy mam założyć korale, czy te kolczyki mam zdjąć, czy nic nie wkładać wcale. A jeszcze do tego wszystkiego, a jeszcze do tego króla boli ząb. Ile ja mam na głowie, a ile ja mam spraw. Sama nie wiem, co robię, bo tyle na głowie mam. Czy mam założyć korale, czy te kolczyki mam zdjąć, czy nic nie wkładać wcale. A jeszcze do tego wszystkiego, a jeszcze do tego króla boli ząb. Och, ile ja mam na głowie, och, ile ja mam spraw. Ale powiedz mi chociaż, gdzie jest moja ukochana córeczka, królewna? Jestem tutaj, mój biedny tatusiu. A gdzie damy? Gdzie są damy? Jesteśmy, jasne panie. Nic nie wiemy, nic nie znamy, za to ładnie wyglądamy. Kiedy trzeba zrobić dyk, my zrobimy to jak nikt. Na sukienkach żadnej plamy, przy jedzeniu nie mlaskamy. Dama z damą, ty i ja, mama z nas pociecha ma. Dama mamie nie nałamie, wierszyk powie zna na pamięć. Dama grzeczna jest jak nikt, no i pięknie robi dyk, robi dyk. Co to nie miało? Wszystko mi poglądało przez ten. A, nie boli was te zęby? Nie. Nie. A rycerzy? Rycerzy też nie. Ani troszeczkę. A gdzie jest mój ten kot? Jestem królewskim kotem i robię to, co chcę. Ja nie narzekam, mam lekką robotę.
ciebie na pewno też nic nie boli. Nic, a nic, mój drugi troli? Nic, a nic. A widzisz, a mnie boli. U waszego drugiego króla ząb boli. No co to ja miałem? No co to ja miałem? To wszystko mi pozwala. A, już wiem, tak. Po pierwsze, zjeść śniadanie. No, no to już jadłem, ale co to było za śniadanie? A, nawet nie warto wspominać. A co to było po drugie? A, tak, po drugie. Aha! Zjeść drugie śniadanie? Tak, nie. O, już wiem, dać. Po drugie miałem dać medal temu kucharzowi za to wspaniałe śniadanie. Tak, straże! Przyprowadzić tego kucharza. Tak, co to ja mam dać medal kucharzowi? Tak. No słuchajcie, a to może ty o tych ciasteczkach z orzeszkami ząb nie bolał. No tak, no jest też, tak. O. Jak ty ładnie wyglądasz. Jest ładnie. I ząbek cię pewno nie boli. Nie? A mnie boli. A wiesz, od czego on boli? Nie? Czego? No to ja cię powiem, kochasiu. Od tych, kochasiu, z ciasteczek z orzeszkami, które mi wczoraj upiekł. Straże! Zabrać go do więzienia. Tak mnie ząb boli. No co mam robić? Co mam robić? No. Oj, tak mnie ząb boli. Wszystko? Kiedy do mojego kraju dotarła wieść, że jesteś cierpiący, no tak. Natychmiast postanowiłem ci pomóc i przywiozłem ze sobą pana dentysta Pagińskiego. Co? No chyba nie boisz? Nie, no co ty, chyba ja miałbym się bać. Nie, no to tylko już wcale nie potrzebuję tego dentysty. No bo już nic mnie nie boli. Mogę śpiewać, mogę tańczyć i w ogóle bardzo się dobrze czuję. Prosto wyśmienicie. A widzisz, jednak ci boli, a pan dentysta zaplombuje ci ząbek raz, dwa i po wszystkim. Nie tam. A potem wydasz przyjęcie na moją cześć. I powiedziesz temu swemu kucharzowi, żeby upiekł te wspaniałe ciasteczka z orzeszkami. No, dzieciulku, raz, dwa? Nie, no teraz no, nie mogę, bo zapomniałem. Co to ja zapomniałem? A, no, ja tego nie mogę, bo teraz
zaprowadził tego kucharza. No to tam. Do więzienia. Do więzienia. No to troszeczkę wypuścisz? Nie, no nie mogę. A potem wydasz przyjęcie na moją część. Nie, no, no teraz nie mogę, no bo zapomniałem, co to ja zapomniałem. A! Zapomniałem poradzić swojego czarnoksiężnika, a zawsze to robię w takich wypadkach. A poza tym ten czarnoksiężnik świetnie leczy zęby. Nie wyobrażasz sobie, jak on świetnie leczy zęby. No co, coś cudownego. No ja by na twoim miejscu, no to wiesz. Nie, no to nie wyobrażasz sobie, jak on świetnie leczy zęby. No chodźmy do niego, prawda? On mieszka tam. No tej wieży widzisz? No chodźmy do niego. No. O, te teściuszku, no chodźmy to tutaj. No, siedzi tam, przy lunecie. Dzień dobry, kucharzu. Proszę mnie nie przeszkadzać. Chyba widać, że czytam u gwiazda. A co czyta? O, takie tam różne różności. Nie, no bo widzisz, kochasiu, mnie troszeczkę tam ten ząbek. Gdzie? No jak to gdzie? No tutaj. A. Odwrócę tylko lunetę i zobaczymy przez mą królewski widzisz, ząb. Widzisz? Szerzej. Ślicznie. Bardzo ładnie. Proszę. Proszę. A. Dziura! Dziura! Trzeba będzie coś zrobić. No to właśnie, kochasie, o to chodzi, no. No. Trzeba coś wymyślić. Coś zrobić. Dalnie królu talara i spróbuję sporządzić ci lekarstwo. Proszę. Abracadabra enedue, abracadabra liquefacta, abracadabra turbidue, abracadabra usmes mate, ciszni mate, stary tate, czerwonego wina twarce, wody tyle ile z kranu w nocy stacza. Będzie z tego świetna mać, trzeba ją dwa razy brać, rano zjeść, a w nocy kłaść prosta horyzont. Coś ty powiedział? Ja miałbym kłaść takie świństwo? Straże! Zamknąć go do więzienia? A nie mówiłem? Tylko dentysta. Raz, dwa i wydasz przyjęcie na moją część. Raz, dwa, przyjęcie. Może coś jeście? Do więzienia wszyscy. I sam też pójdę do więzienia, bo z wami nie można trzymać. Albo wy, albo ja. Jak ty mówisz do swojego teścia? Wy? Do więzienia? Uciekajcie? Mówi. Mówię, bo tak mi się podoba. Chcesz ze mną pokłócić? Chcę. Chcesz ze mną wojny? Wojny! Wojny! Chcę! Sąd za sąd? Sąd za sąd! Sąd za sąd! Śmiało rąk! Boż jest żołnierz! Tak jak go! Machnij raz! Kuki dwa! Rozbij, rozwal, co się da! Dobrze jest! Kiedy taka wojna trwa, może przeszczeć ile sił, może przeszczeć ile sił. Co za sąd, robi mi! No Kicia, gdzie jesteś? Thank you.
panie strażniku. Przepraszam, czy nie widział pan dziś królewskiego płota? Nie. Ja też nie. Ktoś ty? Ja? Co za ja? Tylko bez żartu, proszę. Imię, nazwisko, imię ojca i matki oraz zawód. Oraz zawód? Zawód! Zawód! Ja jestem córką mojej mamusi królowej i mojego tatusia króla Bula, a wnuczką mojego dziadka króla Teścia. I ja właśnie jego szukam, ale nie tylko jego. Szukam jeszcze pana dentysty i królewskiego kota, bo mi się gdzieś zgubił. Dziwne. I podejrzane. I podejrzane. W dzisiejszych czasach królewna sama w lesie? To na pewno je śpię. Albo coś takiego. Albo coś takiego. Wiem, co zrobimy. Co? Po prostu sadzimy ją do więzienia. A jeżeli okaże się, że to prawdziwa królewna? To później nas sadzą do więzienia. No to sadzimy ją na pół. A? Jak na pół? Na pół królewny? Та не, на пул до вечерня. Але не замкнемо дві, і як би це? То ми ніц. Тільки мусимо й добре приймати. А то це, ідемо? Ідемо. На, прошу, хоч сюди! Пана, але я не маю часу. Я можу порозмовляти з моїм дядьком, бо іначе утро буде війна. Будь не пощаджи в тим в'язненні. Слышалиш, що вона мові? Не приємніше. Якби це. Ми прежіж ніц не віємо, дві са на тварте. Киця, а може то не заяц? Треба би ще тим заяч. Таємниця, заяц киця, а може то не заяц? А може то вовк? Треба би ще тим заяч. Бачиш, що би мог? 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 Що би мог нам о собі повідати? Daj mi jajca, zając jajca, a może to nie zając, trzeba by się tym zająć. Królewna, nie królewna, a takie jest prawo, że z więzienia uciekać nie wolno. Nie wolno. Masz to, Chrysiełko, i siedź. I siedź. Więzień musi siedzieć. Musi. А ми тим часом собі поспіваємо. Thank you.
kocie! Jest też kocie! Nie masz pojęcia, jak ja się cieszę, że cię widzę. Jestem przyzwyczajona, że wszyscy się cieszą, kiedy ja się pojawiam. Spadasz mi jak z nieba. Nie, nie jak z nieba, a tylko z drzewa. I nie spadłem, a ziskoczyłem na moje wszystkie cztery łapy. No właśnie, Pyteczku, czy mógłbyś mi pomóc? Nie mogłabym. Chciałabym w tą kucie. Nie. Koty z reguły nie zajmują się polityką. Ale Kiciu, wiesz przecież, że ja muszę znaleźć swojego dziadka, czyli króla teścia. Bo jak go nie znajdę, jutro rozpocznie się wojna. O! Wojna? Wojna mówisz? Ja bardzo nie lubię wojny. Ale Kiciu, ja cię tak bardzo proszę, wymyśl coś. Oczywiście, coś wymyślę. Bo przecież jest to bardzo mądrym królewskim kotem. Och, dziękuję. Myślę. No, no i co? Na razie myślę. A jak co pomyślę, to wymyślę. Wiem! Co wiesz? Przestraszymy ich. Jeszcze takiego dziwnego zwierza nie widzieli. Teraz zabierz mi swój szal na ogonie. Tylko tak, żeby mógł nim machać. Teraz daj mi swój wachlarz. Tak. Tak. No, jak? Wyglądasz jak duch. Co to ma znaczyć? Co tu się dzieje? Strażnicy zwariowali, a ty? Ale dziadku. A ty co tu robisz? Czy ty wyszłaś o tej porze na spacer z kotem? Czy ty może uciekłeś z domu, żeby nie odrabiać lekcji albo nie pić tranu? Odpowiedz mi zaraz. Ale dziadku, ja naprawdę bardzo, bardzo lubię pić tran. A jeszcze bardzo lubię odrabiać lekcje. No? Tylko bardzo, bardzo nie lubię, kiedy się kłócicie. I kiedy jest wojna. I dlatego cię szukałam. Jak to mnie szukałaś, moja wnuczko? Tak, dziadku. I chcę cię bardzo, bardzo prosić, żeby już nie gniewał się na mojego tatusia, króla Bula. I wrócił się z panem dentystą do naszego pałacu. A jak twój tata, król Ból, znowu powie do więzienia? To nawet zwycięska wojna nie pomoże. I pewnie musiał się obrazić. Takim wielkim jestem królem, mocnym, groźnym i w ogóle poważanym, szanowanym, uwielbianym, podziwianym. Co z tego, bo jeśli prawie przypadkiem do tego wszystkiego jestem dziadkiem. Mnie wystarczy jedno dziadziu, żebym zmienił i już od razu pół królestwa, sto lizaków, misia z włóczki, wór dukatów, dla swej wnuczki mógłbym dać. Dobrze, wrócimy do królestwa, ale jak mi twój tata, król Ból, znowu powiedzie do więzienia, to żadne dziadku, dziadziu, nawet dziadziusiu nie pomoże. Dziadku, kochani dziadku! Jeśli wasza królewska moc mi pozwoli, to ja mam ideę, nie zapewnię nową, ale też skuteczną. Gdzie jest królewna?
No, no, ładnie, porządki. Królewny nie ma, kota nie ma, podłoga zateptana i obiadu nie będzie, bo kucha siedzi w więzieniu. Nie, ja nie jestem do tego przyzwyczajona, a poza tym jestem taka słaba i schorowana, więc kto balaganie, nie sprząta. Od pierwszego odchodzę. Szukajcie sobie innej ochmistrzyni. Innej? Odchodzę. Ale co ty mówisz? Odchodzę. Gdzie teraz znajdę innej ochmistrzyni? Odchodzę. Nie możesz mi tak zostawić. Przecież wie, że króle pole zło i królewna zginęła. Odchodzę. Ile ja mam na głowie, a ile ja mam spraw? Sama nie wiem, co robię, bo tyle na głowie mam. Czy będą na obiad lody? Gdzie jest królewna i kot? Na głowie mam sprawy mody, a jeszcze do tego wszystkiego, a jeszcze do tego króla boli ząb. Ile ja mam na głowie, a ile ja mam spraw? Sama nie wiem, co robię, bo tyle na głowie mam. Czy będą na obiad lody? Gdzie jest królewna i kot? Na głowie mam sprawy mody, a jeszcze do tego wszystkiego, a jeszcze do tego króla boli ząb. Булю, булю. Але тож не випада. Ну що не випада, ну? А ще би круто було в тебе там тим стоне. Але. Ну запам'ятав. Булю, булю. Już idę, tylko nie może znaleźć tego, no, berla, gdzie się zapodziało. A, królewna. No, a za godzinę rozpocznie się wojna z tym królem teściem. A bez berla jakoś to, no, nie poręcznie. Berlo jest tu. O. Dziękuję. Chwileczkę. Przecież to moja miotła! Przepraszam. No. I czym ja będę zamiatać? Berlem? No to. Królu! Ale ja teraz nie mogę, bo mnie dąbek boi. Найясніший пані, крулю булю, віньйовіще бунтуєм, сам виламач крати. Кричем вольності і обяду. Ну то дачінте, ну, обяд. Не можна, бо кухаш з розказу вашої крулєвської мощі те щечі. Ну то дачім вольнощ. То єст неможливе. Бо дві і так суд юж отварте, але вони не хцом бич, допоки не достанам обяду. А кухаш повідяв, же не вийде, бо он тим спосіб протестує причівко війни. Увзялися на мене всі, чи що? Ви побачите, же зварює! Zwariuje! Zwariuje! I stanę na głowie, zjem berło i zacznę kicać. Jak biały króliczek na łące jedlonycze sprawę będę umykać. Zwariuje! I się wolnie ministrów na drzewie zawisnę jak małpa. Ja kreknę do swojej królowej, a potem zatańczę z nią walca. Czy znaleźli się królewna i kot? Nie. Ani troszeczkę się nie znaleźli. Ale za to przyjechali aż trzej wspaniali czarnoksiężnicy.
powiedzieli, że mogą wyleczyć króla. I że jak wyleczą króla, to mogą jeszcze odnaleźć królewnę. A, no to świetnie. Niech pójdą. Przyjechali przedznaniani czarnoksiężnicy, wielcy magicy. Każdy z nich jest czarodziejski, niesłychanie. Bardzo dziwne na ubranie, każdy z nich. Przedstawiali czarnoksiężnicy, wielcy magicy. Każdy z nich jest czarodziejski, niesłychanie. Bardzo dziwne na ubranie, każdy z nich. Dzień dobry. Najjaśniejsza. Pani, my jesteśmy ci. Czarnoksiężnicy. A, właśnie, czarnoksiężnicy. I... Przyjechaliśmy, żeby wylecić króla bóla. No, moja wnuczka mówi, nie, nie, to ten kolega tego przybranego dentysta. Nie, nie, wróć, wróć, nie chciałem to powiedzieć. Czarnoksiężnicy. Oczywiście. Króle bólu! Chodź na chwilę. Może też ządry bóla? Chodź na ręku. Przyjechali trzej wspaniali czarnoksiężnicy. Aż trzej? A teraz uwaga! Ja, to znaczy trzeci czarnoksiężnik, będę leczył królowi bólowi zęby. Cały dwór i poddani, wszystkie dzieci będą mówiły czarodziejskie zaklęcia. Raz, dwa, trzy i baba Jaga patrzy. No, uwaga! Królu bólu, czy jesteś gotów? Nie, bo zapomniałem. Znowu zapomniałem cię. A więc proszę, królu, siadaj. Otwórz usta i zamknij oczy. Ale proszę schować język. Przepraszam, to my nie damy się. Uwaga, Bożanie! Panowie i panie, uwaga, dzieci. Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Tatusiu, tak się cieszę. Oj, nie do wiary. Albo coś takiego, albo coś innego. I już całe. Już całe mnie nie boli. Całe go nie boli. To na pewno twoja sprawka. Moja królewno. Twoja, mój królewski kłocie. Poszukaliście mnie wszyscy. I do tego wszystkiego pan dentysta wyleczył mi ząbek. Teraz wszystkich do więzienia? Co, i rozpoczniesz wojnę z dziadkiem? Nie, byłem taki głupi, że od razu nie dałem wyrwaleczyć tego zęba. Ale teraz jestem taki szczęśliwy, że chyba zwariuję od szczęścia. Zwariuję. Zwariuję i stanę na głowie zjemberu i zacznę kicać jak biały króliczek na łące zielonej przez lawę będę umykać. Tra-l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 a-
рацію. Всі мають рацію. О, був би запам'ятав. Ну, був би запам'ятав. Розкажу я випустити всіх з вінчення і установлюємо дійсніший день святим панствовим, так званим святим вилученого зенба. Не жиє Крун, не жиє Сом! Bajka o królu Bólu. Wojny nie będzie, ale za to będzie pyszny obiad, a na deser orzechowe ciasteczka. Królewskie więzienie na pewno zostanie przerobione na klatkę dla kanarka, bo przecież, gdy króla już nie boli ząb, więzienie jest niepotrzebne. Chciałabym osobiście w imieniu swoim całej organizacji podziękować wszystkim uczestnikom przedstawienia za udział w tym projekcie. Dziękuję serdecznie panu Mikołowi Antoniukowi. Panu Władysławowi Bagińskiemu. Klimczuk za rolę.
Halinie Dmitrenko za rolę ochmistrzyni. Panu Sergiejowi Gembergowi za rolę króla teścia. Panu Dorekowi Lachodniukowi za rolę króla. Przyczyniły się do sukcesu tego projektu. Pani Natalii Jakubenko za rolę zwukoreżysera. Pani Natalii. Pani Lilii Sajczuk i pani Nastii Antoniuk za. I proszę aplauz dla pani Ewy Mańkowskiej. Zrobić z waszymi aktorami pamiątkowe zdjęcie. Zapraszamy, w korytarzu znajduje się tytuł naszej wystawy. Zapraszamy do zdjęcia. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję państwu za uczestnictwo.